Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie wszystkich z tej strony Tiger83 i witam w kolejnym poradniku dla graczy, dla osób początkujących, dla nowych osób Fishing Planet, poradnik numer 33. W poprzednim poradniku pokazałem Wam zakupy na Boliwię, na rzekę Maron. Przypominam, level 65 musicie mieć. I dzisiaj lecimy na egzotyczne wakacje, moi drodzy. Także zachęcam bardzo serdecznie. Zostawiam łapkę do góry. Wasz komentarz bardzo mile widziany. Jeśli jesteś nową osobą na kanale, zasubskrybuj kanał. Zapraszam nowe osoby na mojego Discorda. Link będzie w opisie. Jak i również zapraszam bardzo serdecznie na mój kanał na YouTube Tiger83, gdzie jest bardzo dużo kontentu z Fishing Planet. Także lecimy z kolejnym poradnikiem dla początkujących graczy Fishing Planet. Będziemy się wybierać na egzotyczne wakacje. Lecimy na drugi odcinek Amazonki, rzeka Maron, Boliwia. Także serdecznie zapraszam. Wszystko przygotowane. Także lecimy. Tutaj oczywiście motorówka, nie będzie potrzebna, żaden sprzęt pływający, także mnie tutaj nie było pewnie z rok czasu, albo nawet więcej, pewnie nawet ponad rok. Więc co robimy? Mamy słoneczko i na czym się głównie skupiamy? Na naszą główną rybką, którą będziemy łapać, to będą dwa gatunki: suma zungaro i sum czerwonoogonowy. Pokazywałem, jakie mam największe sztuki złapane w poprzednim poradniku. Także teleportujemy się, moi drodzy, na wysepkę Chiri. Mamy słoneczko. Sumy biorą zarówno dobrze i w dzień, i w nocy. Jeśli chcecie mieć więcej unikatów, to można zmieniać miejsca, próbować szukać. My będziemy łowili na jednym. Taka podpowiedź, że sumy są na każdej głębinie, także otwieracie tablecik, gdzie jest na niebiesko, ciemno zaznaczone, tam mamy głębokie miejsce i tam siedzą sumy, także tutaj oczywiście nie ma nic skomplikowanego w łapaniu sumów. Jesteśmy na wysepce oczywiście. I tak jak mówiłem, otwieramy sobie tablet i tutaj w każdych takich tutaj głębinkach można próbować o takie małe oczka szukać. W każdych takich głębinkach siedzą sumy. Sprawdzać się głębokość, jeśli będzie kilka metrów, także już śmiało można te sumy atakować. My się rozstawiamy sobie tu. Jak widać, sporo markerów ja mam postawionych. Chciałem te sumy połapać na nowe grunty, czyli na Mongonzi, ale tutaj oczywiście na potrzeby poradnika sprzęt, którego używam, będzie na levelu 65, tak jak właśnie w poradniku. Rano Mix 8.0, haczyk, ok, nocka po słońcu, nocka po słońcu. Rano Mix, to będę gdzieś rzucał chyba blisko. I proponuję Wam, słuchajcie, moi drodzy, na każdą wędkę założyć inną przynętę. Tak, tutaj mamy założoną plecionkę i przypon tytanowy. Tutaj mamy założoną również plecionkę i przypon tytanowy. Tutaj mamy fluorokarbon i przypon fluorokarbonowy. I tutaj mamy żyłkę mono i fluorokarbon. Jeśli chodzi o przypon, czy to będzie przypon mono, czy przypon tytanowy, czy przypon fluorokarbonowy, na sumach tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I tutaj zobaczymy na tej wędeczce numer 7, na podpórce będzie jako czwarta, czy tutaj damy radę na tej żółce zamknąć zestaw na maksa. Tego jeszcze osobiście sam nie sprawdzałem.
Przypon mamy oczywiście 32 kg, wędka jest do 33, kołowrotek 32 i żyłka 33,2, czyli o kilogram i 0,2 mocniejsza od kołowrotka, także zobaczymy. Także więc tutaj zakładamy duży kawałek ryby. Tu założymy sobie może dużą wątrobę. Także proponuję sobie założyć na każdą wędkę co innego. Tu sobie założymy. A niech będzie na razie ogromny kawałek ryby. I tutaj założymy przynętę, jak powiedziałem, mega, na które złapałem największego swojego czerwonogonowego, 78,5 kg, czyli larwę turkucia. O. No i dobra. A Boże, pozakładałem, a haczyków nie założyłem. Brawo ja. Tak to jest. Jest 7:14, jak nagrywam dla Was ten poradnik, także dopiero kawka jeszcze stoi. Także tak, jakie haczyki? 8090, moi drodzy. Dobra, tu założymy 90. Tu też niech będzie 90. Tu założymy 80 i na larwę turkucia założymy 90. O, dobra. W ten sposób spróbujemy. 890. Można próbować z dziesiątką. Oczywiście haczyk bezzadziorowy. Tu był ogromny kawałek ryby. Tak, tu mieliśmy dużą wątrobę i tu mieliśmy duży kawałek ryby. O. Trzeba przygotować się na kilkuminutową walkę z takim słowem się powyżej 70 kg. Mamy 22 metry i głębokość 6 metrów. No i okej. Dwie na lewo, tam dwie na prawo w okolicy moich markerów. Tu również 6 metrów głębokości i jak dawno mnie to nie było. No właśnie, luty, prawie rok czasu. Tutaj mamy już, o dawno, bo kwiecień 2021 rok. No, jak widać, dobra. Także dawno mnie nie było, albo prawie rok, jak tu na jednym z markerów, albo ponad półtora roku, także no tak to wygląda. No i zobaczymy. Dobrze biorą i w dzień, i w nocy, także w każdą pogodę je można łapać bez żadnego problemu. A po prostu zarzucamy i czekamy. Także tutaj dosłownie na każdej głębinie te sumy siedzą, tak? Można sobie przejść tu. Na każdej takich właśnie głębinkach szukamy sumów na mapie. Ale ja levelując mało szukałem, jeśli chodzi o sumę, mam pierwsze branie. O, dobra, i już wiem, że tak, na przedostatnim ząbku hamulca. Dawno na lekarzodorę nie łowiłem, no. Pewnie ze półtora roku co najmniej. Coś będzie w ten deseń.
Czyli na pewno na fluorokarbonie i na plecionce, na przedostatnim zamku hamulca ustawiamy zestaw. No, się zamrował przy brzegu, wyłasz. Czerwonogonowy, już go widziałem. No, wyłasz. Patrzcie, jaki oparty. A to może być fajniejszy, tylko spróbuję zacząć i wracamy z powrotem do... Tu coś małego. Zejdzie, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie wyczepi. Medalowy, czarny, wzmocniony. No, ryzyko było, że spadł, ale obserwowałem cały czas, co się dzieje z wędką. Jakby tylko poluzował, to od razu bym zmienił. No, patrzcie, co na mnie może być medal. No i z takimi sumami trzeba przygotować się nieraz na 5-7 minut walki. Jeśli będzie ładniejszy unikat, to potrafi naprawdę zrobić niesamowitą jazdę. Żółeczki 100 metrów, ja zakładam 120. No proszę, za zwykłego 1000 expa i 2200 gotówki, nie? Ja zakładam 120 metrów, bo nie pamiętam, jakie te sumy robiły od jazdy. Także założyłem 120 metrów, nie? Tak, żeby było minimum. Tu akurat ogryzek mi został 160 metrów, to od razu założyłem cały. Także już mamy, oczywiście na tych zestawach sum czarne punktów da mało, ale dodatkowa gotówka. On będzie siadał, jego takimi dużymi haczykami nie zareglujemy. Jeśli ktoś ma spinning, powiedzmy taki do 10 kg bądź casting, to można coś to próbować rzucać. Tutaj siedzą i basy. Boże, i jak ta rybka się nazywa? Żebym sobie przypomniał, taka egzotyczna, fajna. Nie arowana, tylko apapa. O, apapa. Tutaj żadnego większego niebezpieczeństwa nie ma. Tylko oczywiście tutaj nie zakładamy jakichś przynęt sumowych na spinnik, nie ciągniemy pod nie, no bo po prostu sum przywali, uderzy. Ale to już dodatkowo, jak chcecie. O, mamy branie na ręce numer 3. O, sum czarny wzmocniony, to już widać, że idzie. I mały. A nie, brzydal. Brzydal, jak widać. Puma gdzieś za naszymi plecami się wydziera. I tu mamy haczyki bezzadziorowe, także tu na razie, jak widać, było za takiego 23 kilo czerwonogonowego było 1000 expo, czyli karpie delikatnie dają więcej, bo chyba 2000, tak mniej więcej średnio. Ale tutaj zobaczycie, ile expa da medalowy. Taki medalowy. Tutaj unikatowe sumy zaczynają się, słuchajcie, od 50 kg i ja mam na swoim koncie suma czerwonogonowego z równą, idealną wagą 50 kg. Na pewno czerwonoogonowy zaczyna się od 50 kg. Zungaro nie jestem pewny do końca, od jakiej wagi jest unikat. Natomiast maksymalna waga tych dwóch sumów, czyli czerwonoogonowego i Zungaro, jest max 80 kg, także już jest niesamowita walka. Na to się tutaj trzeba przygotować. Jednak to nie karp w okolicach 40 kg. Tutaj już jest zdecydowanie, można powiedzieć, dużo cięższa ryba. I tutaj 40 kilo plus, no to będzie medalowy, nie? Także karby był unikatowy, ale już zobaczycie, jeśli złapiemy medala, ile będzie punktów, ile gotówki, to będzie przepaść.
Tak jak mówię, haczyk bezzadzierowy 8-0, w zakupach nie powiedziałem, żeby kupić 9-0. Zapomniałem, także wybaczcie, ale 8-0 na pewno macie po szczupakach z Michigan, z St. Croix. Coś nie za... O, wygiął. Ła, i poczułem przed podniesieniem już wędki takie kurcze trzeszczenie i to jest dobry znak. I to jest zawsze bardzo dobry znak na rybach, że mamy fajniejszą rybę. Jak wywija, nie zwijamy, gdyż wyciągnie więcej żyłki. Patrzymy tylko, jeśli zacznie teraz tak jak szarpać, tak jak teraz, no to już trzeba się pilnować. Torbellino kołowrotki, Torbellino 11 tysięcy mają bardzo fajny nabój, także jest odjazd, nie? I nie zwijamy, bo wtedy on wywije dużo więcej. Chyba że zacznie szarpać, to wtedy pilnujemy, tak? Ale jeśli on odjeżdża, no to nie zwijamy, bo de facto na więcej żyłki wywinie. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba te duże unikatowe sumy mniej więcej chyba 70, chyba parę metrów nawet potrafiło odjechać, ale zobaczymy, czy dobrze pamiętam. To będzie ciężko powiedzieć. Medal chyba nie. No mówię, dawno ich tutaj nie łapałem. Kiedyś tutaj na pewno wrócimy już z najmocniejszymi wędkami gruntowymi w grze, żeby zobaczyć, co one wtedy pokażą, co my na to, ale my na razie mamy zestawy z poradnika na levelu 65. No i mówię, bardzo dawno na Lacazdor nie łapałem, odkąd właśnie weszły te nowe gruntówki, no to wiadomo. Ale kiedyś się na nie łapało, również do Lacazdora, również łowiłem na rzece Kongo Goliaty, bo miałem tylko jedną wędkę gruntową, tą taką pośrednią z tych nowych. Także musiałem się posiłkować właśnie też na Lacazadorach. Nie było wyjścia. No i kto wie, czy to jednak może nie będzie medal, słuchajcie. Może być medal. Albo... no zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć. Mówię, dawno ich bardzo nie opałem, także... ale tu mamy coś już fajniejszego. Widać. Zestaw bardzo dobrze złożony. O dziwo, na Larmut Rukucia jeszcze nic nie wzięło. Także jeszcze nie mogę de facto sprawdzić, czy możemy, ale chyba tak, żyłeczka tam kilo 200 mocniejszy od kołowrotka, także powinniśmy móc zestaw zamknąć na maksa, teoretycznie. Obserwuję, co się dzieje z wędką. Tutaj chyba te sumy nie spadają, chyba tak jak karpie. Na śpiocha idzie, patrzcie. Czerwonogonowy i to może być już fajniejszy. Medal? Albo kto wie, czy nie unikat. Medalowy. Widzicie na to? 6 tysięcy, ojejku. No to trudno. 6100 exp. 6115 doświadczenia i 5430 gotówki. Widzicie? I tu już niesamowita przepaść, jeśli chodzi o karpie. Szkoda, bo kto wie, czy tam nie było unikatowy sum. No, zaryzykowałem. Niestety nie opłaciło się, ale no mamy medalowego, nie? Mamy medalowego suma. Szkoda. Ale jak widać, przebitka w gotówce i w doświadczeniu jest niesamowita. I to jest, przypominam, bez konta premium, tylko haczyk bezzadzierowy 20% więcej doświadczenia, bez konta premium, także konto premium dodatkowo 50%. Także już tego expa pewnie by było, nie wiem, pewnie z 8 tysięcy z hakiem, może 9. Także jest niesamowita przebitka, że tak powiem, karpie się chowają wtedy już. Nie mają podjazdów do sumów, ale dopóki nie zaczniecie łowić na Boliwii, no to oczywiście karpie i jamury i karpie, no nie ma innego wyjścia. Ale tutaj zarzucimy i spokojnie czekamy, nie musimy co chwila nęcić, także
Możemy podziwiać tutaj widoki. Zobaczcie, mamy 28 stopni temperatury, 26 temperatura wody, także można się kąpać. Tutaj rekinów nie ma. O Jezu, Brzydal, czyli ten sumik. A nie, Kulbin. Jeszcze gorzej. Patrzcie, jego 9-0 haczyk nie potrafi zatrzymać, nie? Rybki równej 1,5 kg. No, no. Tragedia, tragedia. Prawdopodobnie na unikat zszedł, ale skoro na unikat zszedł, no to nic straconego, bo jest duża szansa, że uderzy ponownie, bo rybka nie została wyjęta, tylko spadła. Dobra, na larwę trukucia pierwsze branie i ja w końcu będę mógł zobaczyć, czy... Tak! Tak! I tu już oficjalnie na żyłce mono 33,2 kg możemy zamknąć ten zestaw La Cazadora na maksa, jak widać, na żyłce mono, także wam trzy żyłeczki proponowałem. Tutaj jakie będziemy używali żyłeczki, czy przypomnę, na sumach nie ma to totalnie żadnego znaczenia, to możecie sobie posprawdzać, na jaką żyłkę, jakie przypony będą wam się dały największe sumy, bo to na pewno ma znaczenie. Także elegancko, także już sprawdziłem. Miałem pierwszego suma na larwę. Czyli ta żyłeczka mono, co wam proponowałem. O, mamy czerwonoogonowego. Zamkniemy La Cazadora na maksa, także zestaw pracuje na 100%. Nie ma 95, powiedzmy, może nawet 90%. Tylko na 100%. I wszystko zobaczcie, praktycznie idealnie, wędeczka, tylko tam mamy jeden słupek przed, a tak wszystko pięknie, żyłeczka, kołowrotek idealnie pracuje, także pięknie. To jest właśnie to. O, fajnie walczy przy brzegu, bo czyżby medal był? Bo takiego 20 plus bym wyjął już. A to Zungaro, przepraszam, nasz pierwszy medalowy, zobaczcie, 3330 doświadczenia, 3,5 tysiąca gotówki. Pięknie? No pewnie, że pięknie. Pewnie, że pięknie. I to właśnie leci. To właśnie leci. Jeśli kupicie DLC właśnie z kontem premium, które wam proponowałem i omówiłem, to będzie jeszcze szybciej. Także gra i tak jest free to play, gra się rozwija. Dostaliśmy drugie tyle łowisk, które było w podstawce, czyli 12 więcej, czyli w sumie 24. Także ja tam oczywiście swoją cegiełkę dołożyłem, przez to też gra ma szansę się rozwijać. Twórcy robią niesamowitą robotę, także... Znaczy, nie namawiam, kto chce, wszystko w zależności, kto ją ma czas. No i warto zrobić na licencji oczywiście, no chociaż dwie siatki, nie? Takie chociaż dwie pełne siateczki. I delikatnie może trzecią, żeby nie być w plecy, prawda? O tym warto pamiętać. Nie wiem, gdzie jest większa ryba, szczerze mówiąc. Czy na pierwszy, czy na drugie wędce. Patrząc, jak są ułożone na oczywiście naszej podpórce, bo to będzie czwórka i piątka odpowiednio. Może dam radę go wyjąć. Też oczywiście loteria, ale nie spadają tak często jak karpie. No, tu nie wiem, czy no, spróbujemy tego ciągnąć, bo to może trochę większy, nie wiem. Tak mi się wydaje, że jest trochę większy. Także kurza, wątroba, ta co poleciałem, też będzie działać, rak również będzie działać, także wszystkie przynęty sumowe. To Zungaro, dobrze widzę? Chyba Zungaro to był pod wodą. Puma jest za nami, trzeba uważać. Na szczęście łapiemy takie ryby. No i właśnie. No i spadła nam druga rybka, z czego tamta pierwsza, kto wie, czy nie to był nasz pierwszy unikat, ale to nic. Przepraszam, to czerwonoogonowy, nie Zungaro. Także nieraz trzeba zaryzykować. Wszystkich zaciętych rybek i tak nie wyholujemy. Jest Zungaro. Przepraszam, czerwonoogonowy.
No 24 kilo, nie wiem, jaki był na tamtej wędce. No, ogromny kawałek ryby, było jedno branie, także spróbuję zmienić to przynętę i słuchajcie, założymy w te miejsce może kurzą wątrobę. Bo jedno branie tylko było, chyba na ogromny kawałek ryby, także zmieniamy. Larwa torkucia i tak de facto cały czas zostaje z nami. Mamy 141 kilo. Dwa medalowe sumy. No i kto wie, czy, znaczy te duże, nie liczę tych mniejszych. I to, co spadło, to kto wie, czy to nie był albo fajny medal, albo mały unikat. Larwa turkucia, drugie branko. Tak. Piękna zielona żyłeczka mono, czyli na tej żyłeczce zamkniemy zestaw na maksa. Nie na plecionce, nie na fluorokarbonie, a na żyłce mono. Ale ja levelując, no nie miałem takiej wiedzy i łowiłem na plecionce sumy, nie? Łowiłem na plecionce i chyba i na fluorokarbonie. Także człowiek cały czas się uczy. Także mogę swoją wiedzę przekazać. Mam nadzieję, że doceniacie, że też zdecydowałem się po 5 latach nagrywać dla Was poradniki dla osób początkujących Fishing Planet. Także liczę na to, że łapkę do góry zostawicie. Będę bardzo wdzięczny. Piszcie w komentarzu, jakie największe sumy udało się z tego miejsca dla Was wyciągnąć na jako przynętę. No i zapraszam nową osobę na mojego Discorda bardzo serdecznie, link jest w opisie. Również na mój kanał na YouTube Tiger83, gdzie jest naprawdę bardzo dużo kontentu z Fishing Planet. Wszystkie rybki, potwory. Ja oczywiście nie mam możliwości, żeby założyć drugie konto, także wszystko znajdziecie u mnie na live'ach, bo było łapane, także wystarczy wpisać, wejść na mój kanał, wpisać nazwę potwora, jeśli macie problem rybki i będzie wszystko pokazane, jak, na co, gdzie, w jaki sposób go wyjąłem. Każda rybka potwór jest nagrana. Jeśli kto ma jakiekolwiek problemy. A link do moich poradników znajdziecie na moim właśnie Discordzie, w zakładce Exp kasa siatka. Także z żyłeczkami można eksperymentować. Mówię, ja łowiłem na plecionce i na fluorokarbonie. Fajnie, że udało się żyłeczkę na odcinku przetestować mono, bo to dla Was też polecałem i tak czułem, że dam radę zamknąć na maksa, bo kilo 200 to tak mniej więcej nawet i do 2 kilo około. Tak można śmiało. Dzięki temu zestaw pracuje na 100%, przez to z tymi większymi rybami troszeczkę krócej się walczy. Tak już oczywiście zależy, bo każda ryba jest inna. Ale de facto zestaw pracuje na 100%. Tu przy brzegu nawet chyba jest głęboko, bo woda jest oczywiście ciemna, jak to na Amazonce, taka brązowata. Słoneczko dopiero wstaje. Medal? Nie, to na pewno jest coś troszeczkę większego, bo taki 20 plus to byśmy prawdopodobnie wyjęli. Mruje oczywiście cały czas. Ucieka do dna. No i nie mogę go. Się przykleił, się przykleił, no. Się przykleił i nie chce się odkleić, nie?
czerwonoogonowy, już go widać. O dziwo, zongara trochę rzadziej siadają, ale to nic. No. I co? Ale się zamelinował, patrzcie. Do dna i nie chce się, kurde, odkleić. Ja widzę go. Skubany. Mamy kolejne branie. Nie chciałbym tej rybki stracić. Widzicie, zmieniliśmy przynętę. Ojejku, nie ta wędka, nie ta wędka, nie ta wędka. Wszystko sobie zaraz pomieszam, ale... Dobra, my wracamy. Pomieszałem wędki, ale to niech my wracamy do tej ryby. Bo to kto wie, może u niej, ale zobaczymy. Nawet zobaczcie, na 5 metrach był przyklejony do dna, nie? I proszę bardzo, czyż nie jest piękny? 66,5 kilo. Zobaczcie, 10 tysięcy gotówki ponad, 11,5 tysiąca doświadczenia. Czyż nie jest piękny? Moim zdaniem jest piękny. Nasz pierwszy, słuchajcie, unikat. Kilo, 10 379 gotówki, 11 576 doświadczenia, 3 strzałki na zielono, bez konta premium, przypominam. Nie tylko de facto, o której było branie. Postawimy sobie marker. Docinamy tą wędkę, widzicie? I to jest właśnie to. To jest niesamowita przebitka, jeśli chodzi o karpie. A tu chyba zungaro idzie. To możemy teraz minogo założyć. Albo spróbujemy, wiecie co? Może shinera. O, 22 kilo. Ale podejrzewam, że zostaje ta wątroba. To jest właśnie to. Ok. Tu jest kurza. Teraz o której było branie? Gdzieś na pewno zapisz. Nie wiem, ostatnie 5 minut. Zaraz zobaczymy dokładnie, o której było. 6:21. I piękne unikatowe czerwonoogonowe 66,5 kilo. Drugie branie na lalewę trukucia i jak widać przynęta zadziałał niesamowicie. Spróbujemy rzucić tu teraz. Mamy 230 kilo prawie, bez 60 gramów. Mógłbym oczywiście zmienić miejsce, ale to bijące to nie. Co robimy? A gdzieś jeszcze mam sumę łapane. Chyba nie postawiałem markerów nawet, tak mi się wydaje. Chyba nie. Nie. Nie postawiam markerów. Ale są, bo wyciągałem zwykłe i medalowe, ale unikatowego nie pamiętam, żebym wyjął z tych tutaj miejscówek. Już nie pamiętam. Chyba nie. Zwykłe i medalowe na pewno mi się dały, a na unikata akurat nie siedziałem na tyle długo i nie rozpracowałem tego miejsca tutaj, nie? Gdzie wszyscy łowią sumy najczęściej.
Także widać. Potężna ilość gotówki, potężna ilość expa i to bez konta premium, tylko haczyk bezadzierowy. Konto premium jeszcze, no to naprawdę tego jest bardzo dużo. Uwierzcie mi. I pasek po takim medalowym czy unikatowym, jak się złapie, no to widać, jak rośnie w oczach. Naprawdę widać, uwierzcie, widać. I to taki średni unikat, bo tylko 65,5 kilo, także nie było 70 plus. Mnie takie najbardziej cieszy powyżej 70 kg. Kolejne branie na larwę, jak widać. O, malizna. Czarny? Tak jest. Na 9,0. Ale 600 gotówki. Dodatkowo. Myślę, że 100 metrów wystarczy. Myślę, że maksymalny odjazd tak 70 pewnie parę. Do 80 metrów, jeśli będzie jakieś silne, to można liczyć. Także 100 metrów śmiało żółeczki wystarczy, tak jak na karpiach. Tutaj musiałem sobie przypomnieć siłę tych sumów. Sum czarny kolejny. A, przepraszam, co robimy? Co robimek? Zobaczcie, posunę razy dwa w stosunku do swojej wagi. I trzy strzałki na zielono, ale mamy ponad 300 doświadczenia. I oczywiście tutaj noska, także na pewno siatkę będziemy kończyć w nocy. Był tutaj mniej więcej tak do 9 około. Czyli reszta siatka będzie zapełniona w nocy. Również w nocy pójdziemy na jeszcze jedną fajną rybkę, która daje również bardzo dużo punktów i bardzo dużo gotówki. Chwila przestoju i znowu zaczęło brać. Mamy. O, jeśli to będzie czarny albo co robimy, to unikatowy.
Zungaro, no to małe. 15 kilo. Jak widać, maluchy podeszły. To będzie coś większego. No, niekoniecznie 20 pewnie plus. Jakoś nie ciągnie. Nie muruje tak mocno, jak oczywiście unikat, także to taki 20 parę kilo. No i mamy 285 kg. Także tutaj raczej na pewno do tej 9 rano unikata nie złapiemy. Nieraz potrafią wejść dwa unikatowe, czyli czerwonoogonowy i zungaro. No kwestia szczęścia. Zwyczaj tak na siatkę 2-3 sztuki. Ale też i właśnie do tego kilka medalowców wejdzie, także no tak jak mówię, można po tych próbować chodzić tutaj, gdzie można chodzić i próbować, nie? I próbować, bo też są sumy tutaj na każdej głębinie, tak jak mówiłem, tu, na każdej głębinie, takiej głębinie warto sobie szukać. Jeśli będzie mniej więcej w granicach 6 metrów, 5 metrów, to śmiało można to sumę atakować. Tutaj nawet nie wiem. Także warto sobie, no oczywiście tam gdzie można, tak? Bo oczywiście wiadomo, że bez motorówki się nie dostaniecie, ale tutaj gdzie można. Tutaj po tej wyspie, słuchajcie, nie, można normalnie chodzić, jak widać, tak? Także ja mogę zaraz się przestawić i de facto ustawimy się troszeczkę może z boku. Jeszcze ma jakieś brania są, wyjmiemy może jeszcze jedną czy dwie rybki. Bym ustawił prowizoryczny jakiś marker. Tylko byśmy chcieli zobaczyć, czy głębina będzie taka jak trzeba. Mniej więcej może, nie wiem, tu. Powiedzmy. O. Na przykład, nie? Albo nawet troszeczkę bliżej. Także najlepiej mówię na każdą wędkę założyć inną przynętę. Ja bynajmniej mi tak mówiłem. I to fajnie, fajnie działa.
Także no egzotyczne wakacje jak widać. Słoneczko już coraz wyżej. Także tutaj można jeszcze dużo z buta przejść brzegiem, także warto. Chyba że nie chcecie sprawdzać i łowić tutaj, to również będzie git. Tylko jak widać po unikacie już brania osłabły. Zaczęły nam brać mniejsze sumy. Tak bywa. Także no dobra, w takim razie my robimy tak, żeby wędek nie zwijać. To jeszcze raz, wysepka chili. Jest jakiś opis tej wysepki chili? Na pewno jest. Aha. Czyli zimno w miejscowym tutaj języku. No dobra. I idziemy, moi drodzy, zobaczyć tutaj tą głębinkę. W takim razie mam 285 kg zrobione, także ponad pół siaty. Nie wiem tylko jaka jest głębokość, to za chwilę sobie mniej więcej sprawdzę na szybko. Uhu, ja łowiłem nawet na 9 metrach, ale to jeszcze bardziej w lewo. Dobrze, 7,8. Uwaga na pumę, zaraz będzie trzeba. Ona sama nie ucieknie i teraz tak, może bliżej będę rzucał, po tak daleko mam rzucać, jak mogę rzucić mniej więcej. Tu bliżej brzegu będziemy mieli 6,2. Ok. Siedem i jeden. Tu mamy, też chyba będzie z 7 metrów i mamy branie. Pewnie czarny albo surubim. Medalowy. No i tak, słońce oczywiście zaczynamy rano, jeśli chodzi o inną pogodę, to łowimy mniej więcej 5 do mniej więcej 6.30, później najlepiej 18.19, ja od 18 łowiłem, jeśli chodzi o nockę w dniu tutaj deszczowym, to od 21 mniej więcej do 22.30, później od 2. I w miksa również jest kapitalna pogoda, czyli łowimy nawet śmiało do godziny 9, 10 i nocka zaczynamy sobie od 12. A w słoneczko jesteśmy teraz, można sobie spróbować od 21, zobaczyć jak będą branie. Jeśli będzie dobrze, to łowimy do 20, mniej więcej 2.30. Jeśli nie, to się przebijamy wtedy na godzinę 2 w nocy. Tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o nocki i łowienie w ciągu dnia. Moi drodzy, 50 minut odcinka.
Także tutaj de facto zakończymy i brakuje nam 200, niecałe 7 kilo do pełnej siaty. Czyli mniej więcej na 20-25 metrów. Także nie mam totalnie zielonego pojęcia, co tutaj będzie. Po prostu kolejne miejsce z Gumbinko. Spory kawałek dalej od tamtego miejsca, także... Musimy tak cierpliwie czekać. Także warto sobie zmieniać przynęty. Mamy branie. O, w końcu będzie sum tych większych, ale nieduży. Ale póki nie wyjdą dwa unikaty, czyli czerwonoogonowy i zungaro, no to warto sobie siedzieć. Czasem jak się poczeka dłużej, to i wejdzie drugi unikat, także kwestia po prostu szczęścia, nie? kg, także moi drodzy, tutaj sobie będzie brań czy nie będzie, zobaczymy, bo tu mamy 186 kg prawie do zapełnienia siatki, także jest bardzo blisko, przenosimy tutaj, przygotujemy sobie, znaczy sprzętu jeszcze nie rozstawię, bo będziemy się przewijać, o, tylko się przygotujemy tutaj i może zamienimy na raka jeden zestaw, może na fluorokarbonie, gdzie mieliśmy najmniej brań. Ja ustałem się właśnie przy tym kamyczku, mam jak widać. Czyli mianowicie na wędce 6 kurze wątroby zamienimy sobie na raka, zobaczymy na nockę, jak to się tutaj będzie sprawdzało. No i okej, słuchajcie, mamy 314 kg, także kończymy siatkę w nocy. Także dziękuję wszystkim ślicznie za oglądanie. Zostawcie łapeczkę do góry, będę bardzo wdzięczny. Jeśli jesteś nową osobą na kanale, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam na mojego Discorda, link jest w opisie. Również na mój kanał na YouTube Tiger83. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie, jakie duże sumy wam wychodzą, na jakie przynęty tutaj z tego miejsca. I to tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.